każdej ścieżce było między 2 a 3 metry nakładu, nie? Także no to po roku czasu nam się zwróciły nawigacje. Kosimy również pszenicę z wynikiem 8,5 tony. Jesteśmy dzisiaj w województwie dolnośląskim, w miejscowości Warta Bolesławiecka, gdzie odwiedzamy gospodarstwo państwa Boruckich. Z nami jest właścicielka, jedna z właścicielek gospodarstwa, pani Justyna Borucka. Pani Justyno, niech pani nam opowie, na jakim areale gospodarujecie, jaka tu jest produkcja prowadzona? Gospodarujemy na 1700 hektarach. Prowadzimy produkcję zbóż, to jest rzepak i pszenica oraz ziemniaków. Czyli tylko produkcja roślinna jest tutaj prowadzona? Tylko produkcja roślinna, zwierząt nie mamy. Ale była kiedyś produkcja zwierzęca, a nigdy nie było? Nie, nigdy nie było. A jaka jest w ogóle historia tego gospodarstwa? Kiedy to się zaczęło i jak to się rozrastało? Historia zaczęła się w 1982 roku, kiedy tato kupił swoje pierwsze pole, było to 50 hektarów. Które do tej pory uprawia i ma do niego największy sentyment. Czyli tata też cały czas jeszcze działa tutaj w gospodarstwie? Tata cały czas działa. Obecnie trochę mniej, ale działa. Co było najważniejsze tutaj w tym rozwoju gospodarstwa? Iść z duchem czasu? Tak, iść z duchem czasu. Tato zawsze dużo inwestował w maszyny. Jak widać, park maszynowy jest dość młody, że tak powiem. Też inwestuje w pole. Dokupując nowy areał. A jak to wygląda w ogóle z sytuacją teraz w rolnictwie? Jest ta opłacalność, na przykład jeśli chodzi o produkcję ziemniaków? W zeszłym roku opłacalności nie było praktycznie. Cieszyliśmy się, że wyszliśmy na zero. Ten rok mam nadzieję, że będzie lepszy. Dopiero zaczęliśmy kopać wczesne ziemniaki, także zobaczymy. Czy produkcja roślinna to wszystko, na czym tutaj się opiera gospodarstwo? Czy jakieś inne tutaj macie również gałęzie, przychody? Mamy jeszcze firmę transportową od 2001 roku. Świadczymy usługi w zakresie transportu zbóż i materiałów sypkich. Jest to też transport międzynarodowy, jedziemy głównie do Niemiec. Rozmowę o gospodarstwie państwa Boruckich kontynuujemy z panem Wojciechem Bolickim, kierownikiem gospodarstwa. Panie Wojciechu, coś więcej o produkcji. Jakie tutaj są odmiany ziemniaków uprawiane i jakie inne zboża tutaj są w gospodarstwie? Dzień dobry, witam. Zajmuję się tutaj strukturą gospodarstwa pod względem zasiewów. Ziemniaki posiadamy w sumie 80% to są ziemniaki chipsowe, odmiany typu wczesna Lady Rosetta, później mamy Lady Brita, Verdi, Omega. Ziemniaki frytkowe to jest Innovator, Zorba, w tym roku jakąś taką nową mamy Fontanę. Zboża, jeśli chodzi o zboża, to gdzieś tam też się ukierunkowujemy polami, czyli odmiany dobieramy pod pola. Też zawsze bierzemy sobie, bo zeszliśmy z jęczmienia, ponieważ pod względem ziemniaków mamy duże zasoby azotu i jęczmień nam nie wychodzi, dlatego żeśmy się przerzucili na pszenice wczesne. Typu Avenue w tym roku mieliśmy prawie 200 hektarów, dość fajnie wyszła, Questora, Metronom bardzo pierwszy raz mieliśmy w tym roku tą pszenicę, bardzo fajnie wyszła, jak również inne. Natomiast rzepaki bardziej i większość rzepaków, które u nas wychodzi, to są rzepaki Dekalbu, czyli kiedyś Monsanto, teraz Bayer. Ale też posiadamy rzepak Rohana, Kuga, Aleksander, Absolut. Jakie klasy bonitacyjne tych gleb, które uprawiacie? My ogólnie mamy większość czwarte klasy, piąte, rzadko trzecie, nie? Także ogólnie, ale nie narzekamy, trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Kiedy jest sprzedawane, macie podpisane jakieś kontrakty? Tak, jeśli chodzi o ziemniaki, to kontrakty są podpisywane z góry i tylko i wyłącznie mamy ziemniaki zakontraktowane, nie sadzimy ziemniaków na wolny rynek, z tego względu, że sadzimy ziemniaki tylko i wyłącznie przemysłowe. Teraz ten temat, który dzisiaj najbardziej nas tutaj interesuje, czyli park maszyn i innowacje związane z nim, bo widzimy, że macie tutaj bardzo rozbudowany ten park maszyn. Co na niego się składa? Ile jest ciągników w gospodarstwie? Ciągników rolniczych posiadamy 13. Są to ciągniki od mocy od 140 koni do 340. 11 traktorów jest marki John Deere, 2 traktory New Hollandy. W tym roku zakupiliśmy, co prawda na przyszłe żniwa dopiero ma być traktor takiej większej mocy 410 koni. Traktor typowo pod uprawę. Żeby nam zastąpił dwa mniejsze, zdecydowaliśmy się na ten jeden większy. Kombajny posiadamy zbożowe 4. Są to 3 kombajny marki John Deere. Te 670 i jeden kombajn marki New Holland CX8080. 2 opryskiwacze samojezdne John Deere'a posiadamy, 2 ciągane Damana, a cały park maszyn do ziemniaków to jest wszystko marki Grime.
Widzimy tutaj, że one są już bardzo nowoczesne, innowacyjne. Chciałem zapytać o nawigację, bo widzimy, że również w nią są wyposażone sprzęty. Wszystkie sprzęty są z nawigacją, czy nie? Nie. Mamy 6-7 traktorów wyposażonych w nawigację, 2 opryskiwacze i kombajny. Dlaczego tylko te? Ponieważ one robią to, do czego potrzebujemy. Te mniejsze traktory są do przyczep, czyli tam nie jest potrzebna nawigacja. Te większe są do uprawy, sadzenie ziemniaków, no to tam już jest dokładność. Dlaczego mamy akurat nawigację John Deere'a? Ponieważ mamy tam sygnał SF3, jest to sygnał dokładny. Też posiadamy Strimble nawigacji, ale to już, że tak powiem, jest dokładana. To już tak nie jest takie, znaczy no działa to dobrze, ale zawsze gdzieś tam jakieś zakłócenia sygnałów są, a tu już jest wszystko, że tak powiem, wbudowane i to wydaje nam się, że to lepiej działa po prostu. Nie? Kiedy w ogóle zaczęła się przygoda z nawigacją w waszym gospodarstwie? 8 lat temu, 9. To taki przykład może śmieszny, może nie chcieliśmy w to wejść. Przyjechał taki do nas przedstawiciel, mówi, chodźcie, pójdziemy w pole, zmierzymy ścieżki. No i się okazało, że na każdej ścieżce było między 2-3 metry nakładu, nie? Także no to po roku czasu nam się zwróciły nawigacje. No i tak od tego się zaczęła jedna, druga, później już traktory zaczęliśmy zamawiać z nawigacjami, także... Czyli wcześniej domontowywaliście do tych traktorów, które już posiadaliście tak, w gospodarstwie? Tak, w dwóch mamy domontowane, natomiast w kolejnych już po prostu zakupowaliśmy z zamontowaną nawigacją. Jaki to jest koszt, taki jeden nadajnik? Czy wie pan co, te wcześniejsze to były duże koszty, gdzieś tam w granicach 40 tysięcy to było na samym początku, jak tylko wchodziły, natomiast te, które już kupujemy z traktorami, teraz jak zamawialiśmy traktor, to jest, jak dobrze pamiętam, to 18 tysięcy chyba, pełne wyposażenie z tym sygnałem SF3 i tak dalej, ale to też trzeba zaznaczyć, że to jest inaczej liczone, jak się kupuje maszynę i tak dalej, nie, no to jest też inaczej wszystko wliczone, nie. Niektóre traktory są demo, 2 traktory mieliśmy demo, to już były wyposażone, także no to też gdzieś tam bardziej z dealerem, no bo to wiadomo, każdy gdzieś tam coś inaczej ma liczone i tak dalej, nie? Ten sygnał SF3 to jest sygnał jakby dodatkowo wykupiony, dokładniejszy. Za to też trzeba zapłacić dodatkowo, tak? Tak, to się wykupuje jakieś tam abonamenty. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile to by trzeba było kolegów z Polwoto zapytać, bo mówimy to, jak kupujemy traktor, no to gdzieś to tam mamy już rzucone w koszty. SF3 to jest taki sygnał dokładności 2 cm. Jest SF1, jak dobrze pamiętam, to jest tam 15 cm. I jeszcze też jest taki darmowy. Mówił pan, że macie bardzo pagórkowate pola. Nie ma właśnie przez to problemów z sygnałem, z dokładnością? Na ten moment nie. Od kiedy jest ten SF3 i są nowsze anteny, bo bodajże rok albo 2 lata temu wprowadzili nowsze anteny i się skończył temat z zanikaniem sygnału. Nie wiem, co zmienili, mówię, to by trzeba było kolegów pytać, ale ten problem zniknął na ten moment. Jak to było od samego początku? Trudno było się operatorom nauczyć do tego? No jak zawsze, nie? Na tym bardziej tym starszym, tak? Bo tym młodszym to on tam siada, im więcej komputerów, tym lepszy, natomiast tym starszym było trudno, ale to nie jest nic trudnego, tak? To gdzieś tam były firmy, czy tu John Deere, czy wcześniej tam z innej firmy braliśmy, szkolenie przeszli chłopaki, no i wszystko tam działa, nie? Najpierw żeśmy się śmiali, mieliśmy takiego jednego operatora, że nie chciał, bo po co, nie? A teraz to już bez nawigacji nie wsiądzie. Także bardzo przydatne, w szczególności w sadzeniu ziemniaków, nie? My sobie zajeżdżamy co drugi, trzeci jakby wjazd, nie ma tego zawracania, cofania i tak dalej, tylko cały czas idzie płynnie. Także też jesteśmy w stanie więcej posadzić przez dzień hektarów, nie? W opryskiwaczach też jest nawigacja, dzięki temu nie ma nakładów, są one wyposażone w kontrolę sekcji? Tak, tak, mamy kontrolę sekcji, czyli odcinanie sekcji, posiadają GPS-y, czyli gdzieś to tam nie ma tego nakładania. Wiadomo, że oszczędność, jeśli chodzi o paliwo, o czas, a jakie inne plusy jeszcze nawigacji by tutaj pan wymienił? No przede wszystkim to jest oszczędność na opryskach, no bo to jest, kurczę, kolosalne pieniądze kosztują, czy opryski, czy nawozy, aczkolwiek na nawozy chcemy dopiero w tym roku przejść, no bo to trzeba już tą stację taką do badania chcemy zakupić, która będzie bodajże to z fotosyntezy, z pokroju roślin szczytuje, ile nawozu gdzie dać, czy się jeszcze roślina pobierze, czy nie. W to chcemy zainwestować, no ale to też jest już większa inwestycja, bo po prostu musimy siewniki wymienić, nie? Natomiast sama nawigacja, no to mówię, oszczędność na środkach chemicznych, to nic się nie nakłada środków. No przede wszystkim też przy uprawie, no te sprzęty wiadomo, no jedziemy, że tak powiem, z dokładnością 2 cm, a nie nakładamy metr na taki maral, jak mamy, no to jest bardzo dużo nakładania, nie? Macie zatrudnionych tutaj operatorów, tak jak już mówiliśmy, macie jakieś dodatkowe systemy, żeby kontrolować ich pracę? Przede wszystkim zaufanie, to jest jedna kwestia. Druga, posiadamy JD Linka, ale to tak w większości kontroluje to firma Polboto. Oni też tam mają to spięte z tym systemem powiadamiania, jak tam coś się dzieje, to powiadamiają. My mamy wgląd, gdzie się maszyna znajduje, jakie spalania i tak dalej, ale tak jak mówiłem wcześniej, na spalanie nie jesteśmy w stanie tego określić. To jest po prostu uzależnione od gleby, od tego, co dany operator robi. Nawet by mu
mógł powiedzieć od pogody. Mhm. Także to nie jesteśmy w stanie określić, czy traktor dużo pali, czy mało, bo mówię, no to nie jesteśmy tego w stanie określić. Mhm. Z operatorami nie ma problemu? Jest ta siła robocza, jest umiejętność u tych operatorów obsługiwania tych maszyn? Ogólnie z pracownikami jest w okolicy duży problem, no wiadomo, są strefy i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o naszą firmę, ja tu pracuję 10 lat, no to praktycznie się nikt nie zmienił. Cały czas są stali, ci co nowi dochodzą, dowiecie się na polu, zaczerpniecie opinii, wydaje mi się, że są zadowoleni, są to młodsi, bądź te starsze osoby. Są też osoby, które pracują, odkąd szef gospodarstwo założył, czyli jakieś tam, nie wiem, 15, 18, 20 lat też są i dalej pracują. No to jest taka bardziej atmosfera rodzinna, wydaje mi się, także no. Wrócę tutaj do tej nawigacji i do tego pierwszego roku. Powiedział pan, że kiedy nabyliście ten pierwszy nadajnik, on zwrócił się w ciągu jednego roku. Jest pan w stanie powiedzieć choćby szacunkową kwotę, jaką udało się zaoszczędzić dzięki temu? Czy wie pan co, no by trzeba było przeliczyć, to mówię, no to tam my mieliśmy jak na każdej ścieżce 2-3 metry nakładu pod względem oprysków, to by trzeba było przeliczyć ilość oprysków i tak dalej. No ale myślę, że to jest koszt rzędu, no koszt 100 tysięcy raczej żeśmy zaoszczędzili. Rocznie? Rocznie, tak. Czyli teraz to już pewnie się będzie wahało koło miliona. No to na pewno. Rozmawiamy z panem Krzysztofem Gorwą, jednym z operatorów kombajnów John Deere. Panie Krzysztofie, na jakim konkretnie modelu tutaj pan pracuje? Pracujemy na modelu John Deere T serii T670i. On jest wyposażony również, widzimy, w nawigację. Korzysta pan z niej cały czas tutaj? Oczywiście, na tak dużych areałach jest ona bardzo przydatna, gdyż na przejazd na 2-kilometrowym polu z połową headera nie miałoby najmniejszego sensu. W czasie żniw liczy się czas i pogoda, więc John Deere naprawdę ułatwia nam pracę, ze względu na każdy jednorazowy przejazd pełnym headerem. Jaką dokładność gwarantuje panu ta nawigacja? No do 10 centymetrów. Czyli czas, komfort i co jeszcze tutaj? Jakie plusy by pan więcej wymienił? No i lodówka, można szczerze powiedzieć. Naprawdę, ogólnie komfort kombajnu jest naprawdę fajny, więc po całym dniu pracy tak naprawdę człowiek nie wychodzi tak aż bardzo zmęczony i w zasadzie czysty, tak? Jeżeli wchodzimy do niego tak jak teraz wchodzimy czyści i tak samo z niego wychodzimy. No nie, chyba, że trafi się, nie daj Boże, jakaś awaria, ale to przy tych kombajnach to naprawdę rzadkość. Jakie wydajności udaje się uzyskiwać tym kombajnem? To też zależy, wszystko jest zależne od pogody, tak? Od zboża, czy jest położone, czy jaka jest wydajność tego zboża, ale ogólnie można powiedzieć, że te kombajny wykoszą do 4 hektarów na godzinę, czyli w ciągu dnia składa się na naprawdę dobrą sumę hektarów. Jaką ona szerokość headera? 9 metrów. 9 metrów. Z jaką prędkością mniej więcej się pan porusza? No do 5 km na godzinę. To też również jest zależne od sytuacji na polu, tak? Czy zboże jest wyłożone, czy stojące, czy udyga jest zielona. To wszystko ma wpływ. No dobrze, to teraz już o same plony. Przyglądamy się zbiorom rzepaku. Jak to wygląda u was tutaj w gospodarstwie w tym roku? W tym roku zbiory rzepaku są na dobrym, naprawdę dobrym poziomie. Średnia myślę, że wyjdzie około powyżej 4,60-4,70, więc jeżeli na 500 hektarowe zbiory rzepaku jest naprawdę dobrym wynikiem. Rzepak, a poza tym coś jeszcze w tym roku już muciliście? Tak, kosimy również pszenicę z wynikiem 8,5 tony na razie średniej, więc jeszcze nie skończyliśmy, ale myślę, że średnia nie spadnie. To teraz zapytam o dzień pracy operatora kombajnu. Jak długo on trwa, kiedy się zaczyna i co tak naprawdę trzeba robić poza tą oczywiście jazdą? Oczywiście, no dzień z życia operatora wygląda tak, że zaczynamy rano i kończymy wieczorem i to naprawdę późnym wieczorem. Zaczynamy od obsługi codziennej, tak zwanej OC, więc musimy przygotować cały kombajn, czyli go odmuchać, wyczyścić, przesmarować, oczywiście to jest podstawa i no nie wiem, no i później zaczynamy koszenie, tak? Od której do której udaje się jeździć w tym sezonie? To też jest zależne od pogody, wszystko zależy od tego, czy siądzie rosa, czy nie. Jeżeli jest położone zboże i siądzie rosa, no to tego nie przeskoczymy w tym momencie, prawda? Ale myślę, że tak do 22 śmiało możemy pracować. Podczas wizyty w gospodarstwie państwa Ruckich. Przyglądamy się zbiorom rzepaku. Jest z nami pan Mateusz Janicki z firmy John Deere. Panie Mateuszu, widzimy tutaj 3 kombajny marki John Deere. Jakie to konkretne modele? Widzimy 3 kombajny marki John Deere. Są to kombajny T670, w czym 2 nowe modele po liftingu i jeden model, w którym akurat siedzimy, to jest model Hillmaster. On jest jeszcze w tej starej wersji.
Co pan może więcej powiedzieć o tym systemie Hillmaster? System Hillmaster to jest poziomowanie całego kombajnu. Gwarantuje poziomowanie w zakresie do 22%. Jest to szczególnie ważne na terenie pochyłym, a właśnie w terenie górzystym się znajdujemy. Jakie wydajności mogą osiągać te kombajny? Jaka jest tutaj szerokość headerów? Tutaj w tych trzech kombajnach mamy w jednym przypadku header o szerokości 9 metrów, w dwóch pozostałych są to przyrządy żniwne o szerokości 7,60. Jeżeli mówimy o wydajnościach, to tutaj operatorzy mówią, że w rzepaku jest to wydajność około 18-20 ton ziarna na godzinę. W zbożach jest to około 40 ton ziarna. Jeżeli warunki są sprzyjające, może to być nawet do 50 ton ziarna na godzinę. W jakie innowacyjne systemy są tutaj jeszcze wyposażone te kombajny? Kombajny wyposażone są oczywiście w układ prowadzenia satelitarnego, który ułatwia pracę kierowcom. Tutaj wydajność maszyny może zwiększyć się nawet o 14% dzięki temu, że przyrząd żniwny pracuje z całą szerokością, nie zostawia się marginesu i wtedy ta wydajność wzrasta. Kombajny nowej generacji T670 również wyposażone są w monitory 2630, które umożliwiają tworzenie map plonu. Jest to istotne, jeżeli chcemy prowadzić zmienne nawożenie w późniejszym etapie upraw agrotechnicznych. Mógłby pan nam powiedzieć coś więcej o tym właśnie, o tym mapowaniu plonu, jak to wygląda od strony technicznej? Oczywiście kombajn musi być przygotowany odpowiednio, musi posiadać czujnik wielkości plonu i jeżeli posiada czujnik wielkości plonu, również posiada wilgotnościomierz. I kombajn na bieżąco zbiera informacje o wielkości plonu i zapisuje te informacje na mapie. Później te informacje mogą być przesłane do centrum operacyjnego lub przeniesione za pomocą pendrive'a i później te mapy w odpowiednim programie agrotechnicznym możemy opracowywać i na podstawie tych map tworzyć odpowiednie plany nawożenia czy też ochrony roślin. Panie Mateuszu, tu jeszcze wrócę do tego systemu nawigacji. Teren pagórkowaty, noc, to nie przeszkadza w działaniu tego systemu. I to jest właśnie sukces firmy John Deere. Firma John Deere jest prekursorem, przodownikiem, jeżeli chodzi o układy prowadzenia satelitarnego. Wprowadziliśmy nowe odbiorniki Starfire 6000, które jeszcze lepiej pracują w terenie górzystym. Zachmurzenie nam nie przeszkadza, zapylenie nam nie przeszkadza. Zawsze kombajn będzie pracował po linii, którą wyznaczy operator. Dzięki temu systemowi operator się nie męczy, nie skupia na prowadzeniu kierownicy, tylko może kontrolować pracę całego kombajnu.